przed nami jeszcze trzy biegi, które z całą pewnością wiele, wiele jeszcze tutaj mogą namieszać. Czekamy 30 jeszcze sekund, ale być może żużlowcy uporają się ze swoimi regulacjami tych wszystkich dźwigienek sprzęgłowych, manetek gazu i wszelkimi możliwymi jeszcze wariacjami przed taśmą startową nieco szybciej. 15 sekund. Niemcy komentują w swoim gronie to, co może się zdarzyć w tym wyścigu. Holder, tak jest, wypycha Andreasa Jonssona. Kto tam się bardziej napędzi? Jonsson pod płotem, czy też może Bjarne Pedersen po kredzie, ale zamyka to świetnie Holder, a więc wygląda na to, że jest szansa na 6 oczek tutaj dla Australijczyków. Zostawił miejsce, był przy samym płocie, a jednak zostawił miejsce, skulony tam niczym mysz pod miotłą momentami Holder, ale spada z miejsca pierwszego na trzecie, ale szpiorunująca to była akcja Bjarne Pedersena. AJ jednak najsprytniejszy w tym całym zamieszaniu, a więc widzimy, jak z jadącego za 6 punktów jokera można zrobić tylko 2 punkty z jakimiś problemami jeszcze ze zrzutkami. Teraz Holder, być może to jest troszeczkę takiego aktorstwa do tej całej sytuacji dodanego. AJ nie, jednak okazuje się, że Bjarne Pedersen zwycięży w tym wyścigu, bo to już jest meta i Bjarne ma 3, AJ ma 2, znów traci punkt na dystansie. Chris Holder, joker, przywozi tylko 2 oczka za trzecie miejsce, a Tobias Busch z zerem, a więc Niemcy mają 9, a co się dzieje, Zbyszek, na szczycie? 48 Dania, 42 Szwecja. Więc możemy się Szwedzi spodziewać. Mogą puszczać jokera. Tak, możemy się spodziewać kolejnego tutaj jokera w wieku 24. Ale przestrzegałem ich, że muszą tak jechać, żeby Szwedzi nie puścili jokera. Ale Bjarne był za ambitny i zamiast dać dojechać temu Andreasowi sobie za 3, to jednak doprowadził do sytuacji takiej, że będziemy mieli w wyścigu 24 prawdopodobnie teraz trzeba, no bo jeśli Fredrik Lindgren wygrałby z Kennethem Bier, to później już tego jokera nie będzie znowu nie, można puścić. To jest jedyny moment, gdzie joker ma jeszcze sens jakiś, więc jeśli Szwecja nie składa jeszcze broni, ja myślę, że tego im nie można zarzucić, to na pewno w biegu 24 znowu zobaczymy panią z jokerem w dłoniach. Niesamowity przebieg dzisiejszych zawodów. Patrzmy na powtórki. Co tutaj się działo? Wygrał to wszystko Holder świetnie ze startu. Odsunął Jonssona. Tu zablokował go drugi raz. Tutaj włączył się do walki Bjarne. Tutaj ciągle w białym kasku Holder świetnie prowadzi. No i tutaj rozpoczyna się festiwal jego błędów. Zbyt mocna kontra tam na wyjściu. Za szeroko. No i proszę, tu Bjarne wypycha Holdera. Tutaj ta najbardziej spektakularna akcja, zwinięty w kłębek na swoim motocyklu Holder. Tego nam niestety realizator nie zaprezentował. No i cieszą się Duńczycy, a być może cieszą się. No zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie.